Mocny film ostatnio widziałem. Zabawa, zabawa i po zabawie. O alkoholizmie, o alkoholikach. Jak sobie potem pomyślałem, że jako szefowie, jako współpracownicy, w zasadzie już nic nie możemy zrobić dla tych, którzy są uzależnieni. Oni powinni się poddać terapii i do końca życia ani nie pić alkoholu. Ale sytuacja nie jest tak beznadziejna, bo możemy dużo zrobić dla tych, którzy jeszcze nie są uzależnieni. Przecież jak chodzimy po ziemi parę lat, to, to wiemy, dlaczego ludzie piją. Z samotności ze stresu, z potrzeby noszenia jakiejś maski, która jest dla nich nienaturalna, czyli z braku kontaktu z emocjami. Jeżeli w naszej pracy, w naszym środowisku tworzymy takie warunki, gdzie człowiek może odreagować emocje, może wiązać więzi z innymi, może być sobą, nie musi nosić maski, może być taką osobą, jaką po prostu jest, jaką, jaką sam lubi, jaką, jaką my lubimy, to myślę, że to może być najlepsza prewencja, jaką możemy zrobić, żeby uniknąć tych tych sytuacji, ludzi, którzy co zatracają duszę i, i ciało z powodu uzależnienia. Także jeżeli mamy w otoczeniu, masz w otoczeniu ludzi uzależnionych, to nie ma nadziei. Nie ma nadziei, że ta osoba tym zapanuje po prostu, tą osobę do terapii i pilnuj, żeby już więcej nie piła. Ale dla pozostałych, pamiętaj, że te miękkie czynniki, czyli, czyli budowanie zaufania, otwartość wyrażania emocji, umiejętność doragowania stresu, możliwość budowania relacji między ludźmi. To jest najważniejsze, co sprawi, że ludzie nie będą potrzebować sięgać po alkohol, żeby, żeby sobie ulżyć.